Dlaczego polska wersja estońskiego podatku CIT nie jest estońskim CIT? Można nad tym się zastanowić, analizując poszczególne przepisy, które Ministerstwo Finansów w ostatnim czasie przygotowało w ramach tak zwanego uproszczenia systemu podatkowego oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycji w Polsce. Jednak należy pamiętać, że estoński CIT, na którym wzoruje się polskie Ministerstwo Finansów, ma dość prostą konstrukcję. Do momentu wypłaty dywidendy nie podlegają opodatkowaniu zyski spółki kapitałowej, która prowadzi działalność gospodarczą na terenie danego kraju i osiąga te zyski z działalności operacyjnej, a nie tylko, nie wyłącznie z dochodów biernych. Jednakże polski ustawodawca chciał właśnie, czy polski projektodawca chciał przygotować te przepisy, które będą zwiększały innowacyjność prowadzonej działalności, zatrzymają kapitały, zwiększą kapitały własne spółek. Jednak wprowadził w polskich rozwiązaniach przepisy, które warunkują skorzystanie z tego typu rozwiązań w podatku dochodowym od osób prawnych. Generalnie rzecz biorąc, sama idea jest bardzo słuszna. Polega ona na tym, że spółka kapitałowa nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych do momentu wypłaty dywidendy. Przy czym początkowo Ministerstwo Finansów zaproponowało to rozwiązanie na okres próbny 4 lat, a następnie kolejnych 4, czyli nie mamy na razie rozwiązania, które by gwarantowało, tak jak w estońskim podatku CIT, że do momentu wypłaty dywidendy w nieograniczonym czasie podatek dochodowy od osób prawnych nie jest płacony. Po drugie, co istotne, projektodawca wprowadza szereg warunków, od których zależy możliwość skorzystania z tego uprawnienia. Po pierwsze, dotyczy to małego i średniego biznesu, których obroty są nie większe niż 50 milionów złotych, ale uwaga, liczone łącznie z podatkiem od towarów i usług, czyli tak naprawdę co najmniej o prawie 1/5 mniejsze niż 50 milionów złotych, niewiele ponad 40 milionów złotych obrotu takiej spółki w danym roku podatkowym. Ponadto spółka musi zatrudniać co najmniej 3 pracowników w czasie korzystania z tego rozwiązania, na pełnych etatach, na umowę o pracę oczywiście. Nie może być jej właścicielem jakakolwiek fundacja rodzinna, co trochę też jest sprzeczne z zapowiedziami wprowadzenia takich rozwiązań również w Polsce. Dodatkowo ta spółka nie może posiadać udziału w innych podmiotach, zarówno polskich, jak i krajowych, ale także nie może rozliczać strat podatkowych z poprzednich okresów, korzystać z ulg typu IP Box, ulga na badania i rozwój, czy też w strefie ekonomicznej. To oznacza, że to rozwiązanie nie jest pewne dla każdego przedsiębiorcy, dla każdej spółki, nawet w sytuacji, gdy wydaje się, że spełnia kryteria do korzystania właśnie z takiego rozwiązania. Niemniej, oczywiście to samo odroczenie zapłaty podatku CIT do wypłaty dywidendy, czyli przynajmniej w okresie 4 plus 4, czyli 8 lat, może w przyszłości dłużej, wydaje się atrakcyjne. Należy jednak pamiętać, że nie w każdej sytuacji, spełniając te warunki, tego typu forma prawna, czyli spółki kapitałowej, będzie dla przedsiębiorcy opłacalna. Możliwe, że w wielu sytuacjach inna spółka, jak spółka komandytowo-akcyjna czy spółka komandytowa, pozwoli na ostateczne, ekonomiczne, niższe opodatkowanie zysków wypłacanych do wspólników. Wszystko zależy zatem od tego, czy dany przedsiębiorca ma odpowiednią politykę planowania inwestycyjnego, do której należy dopasować politykę podatkową, planowanie podatkowe. W związku z tym, w każdym przypadku należy zastanowić się, jaka forma prawna skutkująca odpowiednim opodatkowaniem lub brakiem opodatkowania będzie dla niego konieczna. W tym celu zapraszamy do szerszych analiz, które znajdują się na naszej stronie www.firmabezryzyka.pl, gdzie mogą Państwo znaleźć wiele analiz dotyczących także estońskiego podatku CIT.